Narysujmy dwie równoległe proste. To będą nasze proste. Nazwiemy sobie tę prostą jako l, tę jako m i wiemy, że te dwie proste są równoległe. I jeśli przetniemy te dwie proste trzecią prostą o... To wiemy, że kąt, który znajduje się tutaj, ma swój kąt odpowiadający, który jest tutaj. Wiemy, że jeśli te dwie proste są równoległe, to jest prosta, która przecina te dwie proste równoległe, to te kąty mają te same miary, czyli są takie same. Zapiszmy sobie to. Jeśli prosta l jest równoległa do prostej m, to kąt x jest taki sam jak kąt y. I to wiemy. Tak? To wiem. Wiem. Naszym celem będzie udowodnienie tego, że jeśli odpowiadające kąty powstały w wyniku przecięcia e, dwóch prostych, tak? trzecią prostą, że jeśli będziemy mieli kąty odpowiadające takie samej miary, to będziemy mogli wyciągnąć taki wniosek, że te dwie proste są równoległe, czyli zapiszą to. Udowodni, bo to jest nasz. Cel, będziemy chcieli udowodnić, że jeśli kąt x jest równy kątowi y, to prosta l jest równoległa do prostej m. To nie jest to samo, bo można to z tym mylić. My wiemy, że jeśli proste są równoległe i przecinamy prostą, to te kąty są takie same. Ale będziemy chcieli wyciągać inny wniosek, jeśli będziemy mieli dwie proste, nie będzie podana żadna informacja, że one są równoległe, ale te kąty odpowiadające będą równe, to będziemy mogli wyciągnąć wniosek, że te dwie proste są równoległe. I to jest nasz cel. Będziemy chcieli to udowodnić. To jest nasz cel do udowodnienia i udowodnimy sobie to przez sprzeczność. Aby udowodnić to przez sprzeczność, będziemy musieli sobie założyć coś w charakterystyczny sposób. To chcemy udowodnić i zakładamy, że to, co chcemy udowodnić, nie jest prawdą. Czyli zakładamy, że x jest równy y i że prosta l nie jest równoległa do prostej m. Zaznaczamy to w taki sposób. Gdy są równoległe, to są dwie takie kreski. Nie są, to przekreślamy te kreski. I to sobie e, zakładamy. I e, przedstawimy to, co założyliśmy w taki graficzny sposób. Skoro dwie proste nie są równoległe, to znajdziemy punkt przecięcia. No z definicji dwie proste są równoległe, gdy, e, gdy się nigdy nie przecinają. A... Proste nie są równoległe, gdy znajdziemy tutaj miejsce przecięcia, tak? I takie dwie proste przecinamy trzecią prostą i popatrzmy. Co wiemy? Tutaj oznaczymy sobie nasz kąt X, kąt odpowiadający. Gdyby był kąt odpowiadający, tak, to znajdowałby się tutaj w tym samym miejscu, czyli odnosimy się tutaj do tej samej sytuacji, bo to wiemy, to chcemy korzystać z tego, co już wiemy. I zakładaliśmy sobie, że Y równa się x. Co jeszcze możemy powiedzieć? Spójrzmy tutaj na to. Odległość między tym punktem, a tym punktem, zawsze będzie większa od zera, ponieważ, skoro dwie proste są równoległe, to nigdy się nie przetną, czyli leżą tak, jakby obok siebie. I skoro przetniemy je prostą, to odległość pomiędzy tymi punktami, gdzie przecięły się z tą trzecią prostą, zawsze będzie większa od zera. Czyli. W tym przypadku, jeśli to nazwiemy sobie jako A, to nazwiemy sobie jako B, to możemy powiedzieć, że to zawsze będzie większe od zera. Ten odcinek, ten dystans zawsze będzie większy od zera. Skupmy się teraz na tych kątach. Skoro wiemy, że ten kąt, który jest tutaj, jest identyczny jak ten kąt, to y równa się x, ale popatrzmy, ten kąt razem z tym kątem to są kąty przyległe, czyli ich miary sumują się do 180 stopni, czyli możemy powiedzieć, że ten kąt, który znajduje się tutaj, ma miarę 180 stopni minus x. I teraz zerknijmy sobie na to, co mamy tutaj. Tutaj mamy trójkąt. A co wiemy o trójkątach? Wiemy, że suma miar kątów w trójkącie wynosi 180 stopni, czyli możemy sobie oznaczyć tutaj miarę tego kąta jako z i skorzystać z tego, co przed chwilą tutaj powiedziałem, że x, suma miar kątów w trójkącie daje 180 stopni. x dodać 180 stopni minus x dodać z równa się 180 stopni. x odjąć x to jest 0, czyli to nam zniknie. Przerzucając 180 stopni na prawo otrzymujemy, że 0 równa się z. Że z równa się 0. To jest to samo. I widzimy, że mamy sprzeczność, ponieważ ten rysunek mówi nam, że miara tego kąta nie może być zerowa. Co by było, gdyby ta miara tego kąta była zerowa? Spróbujmy sobie wyobrazić. Ta miara kąta to jest miara kąta przecięcia się dwóch prostych. Gdyby ta y, miara wynosiła 0, to ta, y, ta prosta nie przecinałaby tej prostej pod żadnym kątem, czyli musiałaby leżeć po prostu na tej prostej, tak? A y, no tak tutaj y, nie może być. Miara tego kąta nie może być równa 0, bo tu mamy t, y, trójkąt, tak? No tak nie może być. Widzimy, że mamy y, sprzeczność. Mamy y, tutaj ewidentnie sprzeczność. Ten kąt nie może mieć miary 0, tutaj o 0 stopni. I widzimy, że gdyby... Y, jeśli powiedzieliśmy sobie to przed chwilą, jeśli miara tego kąta jest równa 0 stopni, to ta prosta leżałaby na tej prostej, czyli odległość tego punktu od tego punktu byłaby równa 0, bo ten punkt leżałby dokładnie gdzieś tutaj na tej prostej, tak? Ta odległość tutaj nigdy nie byłaby dodatnia, więc mamy drugą sprzeczność i tym sposobem udowodniliśmy sobie, że jeśli te kąty odpowiadające są takie same, tak, te kąty są, są takie same, to te dwie proste muszą być równoległe. Tutaj mieliśmy dwie sprzeczności, że takie dwie proste nie mogą być y, równoległe. I y, tutaj mamy tak, sprzeczność, sprzeczność. Ja zawsze zapisuję miejsce, w którym zauważyłem sprzeczność. Sprzeczność. Więc e, zakładając coś takiego otrzymaliśmy sprzeczność, więc nie ma prawa pojawić się taka sytuacja, że jeśli te kąty są odpowiadające, to tutaj to jest, te dwie proste nie są równoległe. Te dwie proste muszą być równoległe i e, udowodniliśmy sobie to, co chcieliśmy.